Cześć dziewczyny, zapraszam Was na makijaż świąteczny. Jest to dosyć mocny makijaż, więc myślę, że on nie będzie dobry na taką imprezę rodzinną, ale na jakąś imprezę taką ze znajomymi w pracy albo w jakiejś restauracji będzie bardzo fajnie wyglądał. Zaraz Wam pokażę, jak on się prezentuje. Dodatkowo jest wykonany samymi kosmetykami, dosyć tanimi, więc mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Ok, więc zaczynamy. Na twarzy mam nałożony już podkład, żeby było szybciej. I w tym momencie mam mieszankę Maybelline Affinidon i Revlon Color Stay. Ten jest w odcieniu 03 Light Sand Beige, a ten jest 180 Sand Beige. I mam tą mieszankę na twarzy. Dalej pod oczami, na powiekach oraz na doskonałości mam nałożony rimmel Wake Me Up i delikatnie czoło przypudrowane Compact Powder Synergen z Rossmana w odcieniu 03. I zaczynam makijaż oczu. Na powiekę ruchomo będę nakładała cień z Catrice. To jest cień w kremie, numer to jest 080 Cooper & Gabbana. I to jest taki piękny, złoty, przepiękny odcień. I nakładam go palcem na powiekę ruchomą i troszeczkę w załamaniu. On jest bardzo, bardzo kremowy, więc naprawdę nie trzeba się napracować, żeby nałożyć ten cień. Ten cień będzie stanowił właśnie taką bardzo ładną, rozświetlającą bazę pod inne cienie. I teraz przy pomocy pędzelka MAC 242, Wy oczywiście możecie użyć jakiegokolwiek innego pędzelka, nie musi być to koniecznie MAC. I będę nakładała cień z Kobo. Kolor to jest numer 205. I on się nazywa bodajże, tutaj nie ma nazwy, ale mi się wydaje, że to jest ten Rose Gold albo Golden Rose. Bardzo, bardzo ładny taki różowo-złoty odcień. I nakładam go na ten pędzelek. Strzepuję nadmiar, bo te cienie są takie dziwne. Mam taką dziwną konsystencję. Lubią się po prostu kruszyć, opadać. I nakładam go na powiekę ruchomą. Do załamania. To jest taki kolor kameleon, bardzo ładnie wygląda na powiece w ogóle sam. Możecie zobaczyć. I teraz biorę przy pomocy pędzelka MAC 217. Oczywiście też nie musicie go używać, możecie jakiś inny pędzelek. Nakładam cień, to jest Inglot 419, seria Pearl. Bardzo, bardzo ładny taki oliwkowo-zielony kolor. I nakładam go właśnie na ten pędzelek, strzepuję nadmiar i będę go nakładała w załamaniu powieki. Tak mniej więcej od połowy do kącika zewnętrznego. I schodzę nim do linii rzęs. I teraz biorę pędzelek do rozcierania MAC 224 i będę rozcierała granicę tego zielonego cienia. I teraz będę nakładała cień z Inglota również. Jest to seria Pearl, kolor 414. To jest taki przepiękny, ciemno-zielono-butelkowy kolor. I nakładam go na pędzelek
Wzmaka 226. Strzepuję. I będę nakładała go tutaj w samo załamanie powieki moje, takie naturalne. I tutaj w kąciku zewnętrznym, po prostu, żeby przyciemnić trochę ten makijaż. O, w tym miejscu tutaj będę nakładała ten cień. Wy do tego celu nie musicie używać tego pędzelka, właśnie co ja używam. Możecie to zrobić równie dobrze takim pędzelkiem, nawet zwykłym języczkowym. Ale mi jest po prostu łatwiej tym, więc nakładam tym. I nakładam go właśnie tutaj, w tym miejscu, w załamaniu powieki. I tutaj kącik zewnętrzny cały. Stworzę właśnie dzięki temu, że nałożę cień, taki ciemniejszy tutaj w załamanie, stworzę taką głębię, taki trójwymiar. I drugie oko. Niestety te cienie się strasznie osypują, więc niepotrzebnie nakładałam podkład wcześniej. Zaraz będę musiała to powzmywać wszystko. Ale trudno, będę miała nauczkę. I teraz nakładam jeszcze ten cień Kobo 205, czyli Golden Rose. Nakładam go na ten pędzelek, co wtedy. I tutaj na środek powieki po prostu, tutaj gdzie nałożyłam ten zielony cień, zmazałam ten różowy, więc muszę go dołożyć w tym miejscu. A jednocześnie połączyć po prostu te cienie ze sobą. Dalej ponownie biorę pędzelek do rozcierania i rozcieram jeszcze raz te granice na górze. Teraz na dolną powiekę będę nakładała przepiękny, ciepły brąz, to jest Kobo 208. Tak wygląda ten cień. Na pędzelek z Maka 263, takie skośne. I nakładam go na dolną powiekę, ale tak mniej więcej na 3/4, może na połowę powieki po prostu dolnej. I teraz na górną powiekę będę nakładała taką kredkę z Flormaru. Jest to dokładnie Ultra Black Eyeliner i ona jest w kolorze czarnym. Jest to taka żelowa kredka. I nakładam ją właśnie na górną linię rzęs. Tuż przy rzęsach. Nie musi to być bardzo, bardzo dokładnie, tak idealnie. Wiadomo, że im dokładniej, tym potem będzie lepiej nakładać inne rzeczy na to. Ale, tak jak mówię, będę nakładała na tą kredkę później cień brązowy. Więc ona jest tylko taką bazą. Więc nie musi być jakoś super, super dokładnie nałożona. I teraz, tak jak mówiłam, na tą kredkę nakładam cień z Kobo 208. I jeszcze raz nakładam tą kredkę czarną przy samej linii rzęs tym razem, żeby to spojrzenie nabrało takiej głębi, żeby po prostu się wydawało, że rzęs mamy więcej. I ten sposób właśnie bardzo fajnie wydobywa kolor tęczówki oka. Powiem Wam, że jestem strasznie wściekła na te cienie. Spójrzcie, jak one się osypują. Teraz na linię wodną będę nakładała białą kredkę. Zalotka.
jeszcze raz nałożyłam podkład, nałożyłam korektor, ten sam, co Wam pokazywałam. I nakładam jeszcze raz puder z Synergen. Po prostu przepudruję sobie troszeczkę czoło, strefę tę tutaj, żeby się tak bardzo nie świecić później. Aha, używam do tego pędzelka z For Your Beauty. To jest pędzelek z Sesmana. W ogóle to pędzelek do różu jest. Ale bardzo fajnie się też sprawdza jako pędzelek do pudru. Przepudrowuję sobie delikatnie twarz. Tak omiadam. Ten puder z Synergen jest naprawdę bardzo fajny. Miałam ten puder z Maka. On mi się już skończył, ten biały, taki transparentny, sypki. Powiem Wam, że ten puder ze Smana jest naprawdę godnym zastępcą tamtego pudru. Twarz po tym pudrze wygląda naprawdę tak bardzo gładko, tak aksamitnie. Bardzo fajne wykończenie daje. Naprawdę bardzo mi się podoba i na pewno będę go używała. I dalej zajmujemy się twarzą. Teraz będę nakładała bronzer. Jest to w ogóle firma Flormar. I to jest terracotta powder w odcieniu 21 i on wygląda w ten sposób. To jest odcień właśnie taki lekko brązerowy. Nie ma jakoś bardzo takich pomarańczowych, jakichś żółtych tonów. To jest taki ładny, brązowy, delikatny taki, można powiedzieć, że delikatnie złoty odcień właśnie. I fajnie się będzie sprawdzał, myślę, że jako brązer. Zaraz zobaczymy zresztą, jak będzie wyglądał na twarzy. I nakładam go takim pędzelkiem. To jest pędzelek akurat z Maka. Dzisiaj jest dzień mycia pędzelków, dlatego jest taki brudny. Nie, żartuję. Nie jest wcale dzień mycia pędzelków, ale nie wiem, czy Wy też tak zauważyłyście, że wszystkie dziewczyny, jak pokazują jakieś swoje kosmetyki i mają akurat pokazane pędzelki na filmiku i są troszeczkę brudne, to każda po kolei mówi, że dzisiaj jest dzień mycia pędzelków. Więc to tak u mnie też jest dzisiaj dzień właśnie mycia pędzelków. Więc nakładam go na ten pędzelek i na twarz. Wiem, że całkiem fajnie wygląda. I teraz nakładam róż. To będzie róż z Essence Silk Touch Blush w odcieniu różowym. Nie wiem, jaki to jest odcień bez zasłonięte, ale on ma właśnie taki kolor bardzo, bardzo ładny, różowy. I nakładam go pędzelkiem. To jest dokładnie Elite Professional. I to jest pędzelek do różu. Tak wygląda. Nakładam go bardzo delikatną, małą ilość, bo to jest dość mocno napigmentowany róż. I nakładam go właśnie na policzki. I ostatnim punktem makijażu będą usta. Ja nakładam pomadkę z Biu w takim przepięknym srebrnym opakowaniu. Ja mam ją w odcieniu, to jest w ogóle Star Lipstick i ona jest w odcieniu 72. Bardzo, bardzo jasny nude, ale ja ją właśnie nie chcę mocno krzykliwych ust, więc nakładam delikatnie tą pomadkę. Ona jest troszeczkę za jasna jak na mnie, ale fajnie zobaczyć, jak fajnie właśnie roztarto wygląda. I bardzo ładnie pachnie ta pomadka. Rozcieram ją palce. Ona tak delikatnie rozjaśnia usta. I nie daje takiego właśnie mocnego efektu. Ok, i tak się prezentuje cały makijaż. Teraz Wam pokażę jeszcze z bliska.
Mam nadzieję, że makijaż się Wam spodobał i go wykorzystacie u siebie. Zapraszam oczywiście do komentowania i zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.